Wiecie, zanim chciałbym poruszyć jeden z bardzo ważnych tematów dla naszej wspólnoty, nie mogę pominąć tematu dzisiejszego. Czasem wydaje nam się, że takiego oklepanego. Co można więcej powiedzieć na temat modlitwy? Wszyscy mamy jakieś albo mniejsze, albo większe doświadczenie w tym temacie. I tytuł dzisiejszego przesłania jest: czym jest modlitwa? Okazuje się, że łatwiej mi ją stosować w praktyce, niż kiedy przygotowywałem się do tego słowa, to mówię: Boże, ale to jest trudne, jak to umieścić w kazaniu, żeby były tam bardzo wartościowe rzeczy, a do tego jeszcze motywujące i budujące dla innych. Postanowiłem zadać to pytanie: czym dla ciebie jest modlitwa, mężczyznom wierzącym? Dlatego, że uważam, że mężczyźni najwięcej kuleją w tym temacie. Kobiety, siostry, one sobie zawsze jakoś znajdą ten czas na spotkanie z Bogiem, na pomodlenie się, a z mężczyznami to jest różnie. I w mojej ankiecie brało udział około 50 mężczyzn, 50 braci, nie tylko z naszej wspólnoty, ale pisałem do różnych braci, czy to z Polski, czy to po całej Anglii wysyłałem: czym dla ciebie jest modlitwa? I z tych 50 mężczyzn, 23 mężczyzn wstrzymało się od odpowiedzi albo nie chciało na ten temat odpowiadać. 27 osób odpowiadało. Najczęściej ankietowani odpowiadali, że modlitwa to rozmowa. Już w mniejszym stopniu odpowiedziało parę osób, że modlitwa to relacja. Jakieś 2-3 osoby odpowiedziały, że modlitwa to walka duchowa. Ale też były osoby, które odpowiadały, że modlitwa to miejsce najświętsze, to obecność Boża, to miejsce uniżenia i wywyższenia. Modlitwa to dotyk nieba. Modlitwa to oddychanie. Modlitwa to miejsce, by iść do przodu w swoim rozwoju duchowym. I z tym najbardziej się zgadzam i mówię: wow, znalazła się choć jedna osoba wśród 50 mężczyzn, braci, znalazła się jedna osoba, która powiedziała, że modlitwa to miejsce, by iść do przodu w swoim rozwoju duchowym. Wiecie, wieloletni chrześcijanie wiedzą, że czas modlitwy przez wiele lat dojrzewa do innych rozmiarów, do innych wymiarów. Zmienia się nasza modlitwa z czasem, jak im więcej czasu jej poświęcamy, tym więcej ta modlitwa się zmienia w nas. Po wielu latach mogę powiedzieć, że ta modlitwa dzisiaj moja, albo ta relacja moja z Bogiem jest inna niż była na początku. I też widzę, że inaczej Bóg odpowiada, niż odpowiadał mi wcześniej. Modlitwa zaczyna się od wiary. Musisz uwierzyć, że jest Bóg, który cię słyszy i widzi i odpowiada. To jest pierwsze. Jeżeli chcesz przychodzić do Boga w modlitwie, to musisz wierzyć, że On odpowiada. I takim wersetem na te słowa, że modlitwa zaczyna się od wiary, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Jest tam takie słowo: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają.
Więc musisz pierwszy krok zrobić, to wierzyć, że On cię słyszy, że On cię widzi i że On chce ci odpowiedzieć. Początki modlitwy to rozmowa. Zgadzam się z tym. Ale zdrowa rozmowa przeradza się, że chcesz słuchać. Nie wiem, czy lubicie rozmawiać z takimi osobami, które cały czas mówią i chciałbyś coś powiedzieć, ale ta osoba nie chce słuchać ciebie, odwraca się i idzie dalej rozmawiać z kimś innym. Najczęściej nie chcemy z takimi osobami rozmawiać, bo cały czas mówią, ale nie dają ci dojść do słowa, żebyś ty coś powiedział. I tak samo czasem jest, tak z Bogiem jest. Zdrowa rozmowa to jest to, że Bóg chce słuchać, ale też chce odpowiadać. Zdrowa rozmowa to jest wtedy, kiedy mówimy, a potem otwieramy Słowo Boże i mówimy: Boże, mów do mnie, co chcesz mi pokazać? Albo nastawiamy się, może coś chce tak ludzkim głosem do nas przemówić. Takim, chcesz słyszalnie to usłyszeć. I fajne wersety na to, co teraz mówię, są Dzieje Apostolskie. I powiem wam, jakie są rozdziały i wersety, ale nie będę ich dzisiaj otwierał. Możesz sobie później przesłuchać i zobaczyć te wersety. Wszystko jest w Dziejach Apostolskich. Wersety, rozdział 8, werset 29, rozdział 10, werset 19, rozdział 11, werset 12, rozdział 13, werset 2, rozdział 23, werset 11. Bo rozmowa to dialog, to nie monolog, to nie ja tylko mówię, ale to dialog, czyli ja mówię i słucham, co Bóg chce do mnie mówić. Kolejny etap w modlitwie to rozmowa, która się przeradza w relację. To jest coś niesamowitego i coś pięknego. Trudno mi sobie wyobrazić, jakbym miał przetrwać w moim życiu chrześcijańskim, rodzinnym, prywatnym, bez spotkania się z Bogiem i bez relacji z Nim. Relacja to jest coś głębokiego. Ty Go znasz, On Cię zna. Chcesz z Nim przebywać. Nie tylko, aby prosić, błagać, potrzebować, ale po prostu, żeby z Nim być. Tak jak ostatnio mówiłem, łatwo się nam nawrócić, przyjąć Jezusa do swojego serca, wyznać swoje grzechy, ale utrzymać swoją relację z Bogiem jest trudniej, bo to wymaga dyscypliny. To wymaga próby czasu. Codziennie przychodzenie do Boga i utrzymanie tej relacji i czytanie Słowa. To wymaga dyscypliny. Relacja to miejsce Bożej obecności. Chcesz doświadczyć Ducha Świętego? Jak najwięcej, jak najczęściej? To jest jak oddychanie. Chcesz ze swoim Bogiem rozmawiać wszędzie. Może to dziwnie albo głupio zabrzmi, ale wielokrotnie zostałem przyłapany na tym, że rozmawiam w pokoju, w którym nikogo nie ma. I pamiętam taką sytuację w mojej pracy, akurat nie rozmawiałem z Bogiem i wchodzi pewna dziewczyna i mówi tak: słyszałam cię, rozmawiałeś z kimś, a tutaj nikogo nie ma. A ja mówię: wiesz, ja rozmawiałem z Bogiem. Widzicie, za każdym razem, kiedy ona później przychodziła, to mówiła tak: przepraszam, nie przeszkadzam? A mówię: nie, już jestem po. I przychodziła i rozmawialiśmy. Widzicie, to czasem głupio wygląda, bo ktoś pomyśli, że może masz jakąś chorobę. Ale tak naprawdę relacja z Bogiem, to chcesz z Nim wszędzie rozmawiać. Czy w aucie, czy w jakimś pomieszczeniu, czy w domu. Jak masz dobrą relację z Bogiem, to Duch Święty sam najczęściej cię wkłada w miejsca kolejnego etapu. To jest wstawiennictwo, czyli miejsce walki duchowej.
jak to wytłumaczyć? Czyli wstawiennictwo to jest miejsce, gdzie modlisz się o kogoś, ale chcę ci powiedzieć, że raczej nie pchaj się tam sam, jeśli nie masz pleców krytych przez Pana Boga. Dobrym przykładem na to jest fragment z Dziejów Apostolskich, który chciałbym z wami otworzyć. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 13 do 16 wersety. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym były złe duchy, przemógł ich, pognębił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dlaczego przeczytałem ten werset? Można by ten werset użyć do wielu innych rzeczy. Ale często jest właśnie tak w modlitwie, że modlimy się o coś i nie wiemy, kto za tą modlitwę... Nie, inaczej. I nie wiemy, czy... No, jakby to powiedzieć... Przeciwnik jest mocny. Modlimy się o coś. Jak ja mam się o coś pomodlić i wiem, że to jest jakby grubszy kaliber, to muszę wiedzieć, czy ja mam dobrą relację z Jezusem. Czy ja naprawdę jestem tak mocno w tej relacji z Jezusem, że ja mogę stanąć w tej walce. Nawet jeśli ktoś poprosi mnie dzisiaj o modlitwę wstawienniczą, a wiem osobiście, że nie stoję mocno w relacji z Jezusem, to wiecie, nie, dzisiaj nie biorę się za to. A nawet więcej, dzisiaj patrzę na to inaczej, dlatego że jeśli nie mam parcia od Ducha Świętego, że mam o coś się pomodlić, to ja nawet, to ja po prostu odmawiam i mówię: przepraszam, ale ja się o to nie będę modlił. Ale wiecie, ja do tego musiałem dorosnąć. To nie przyszło od razu. Ja musiałem do tego dorosnąć, żeby nie wszystkie modlitwy brać. Tak, ja się o to pomodlę. Wiecie, niektórzy myślą sobie, że nadają się do uwielbienia. I myślą, że uwielbienie to jest śpiewanie. Ale uwielbienie to nie jest śpiewanie, nie tylko śpiewanie, to jest walka. Jeśli nie masz takiej relacji z Bogiem codziennie w modlitwie, to nie jest miejsce dla ciebie. Tu nie tylko piękny głos się liczy, ale tutaj stoją osoby, które stoją codziennie w modlitwie. Bo uwielbienie to nie jest tylko wyśpiewywanie jakiejś pieśni, ale to jest modlitwa, gdzie wiesz, że za tobą i z tobą stoi Pan Bóg. Powiedziałem wam, że jak masz głębokie relacje z Bogiem, to pewne rzeczy przychodzą do ciebie, nie musisz ich szukać, tych sytuacji, bo Bóg sam cię tam w nie włoży. I lata temu tutaj w Southampton ktoś kiedyś do nas zadzwonił, dostałem telefon i w telefonie głos brzmiał tak: przeprowadziliśmy się do pewnego domu i w tym domu zaczęło straszyć. Czy moglibyście przyjść i pomodlić się o to? To się naprawdę wydarzyło. Ktoś do nas zadzwonił i powiedział, że u nich w domu straszy. I pamiętam, jak się wtedy kontaktowałem z liderami i tak naprawdę nikt z nas, z liderów, nie uczestniczył nigdy w takiej sytuacji. My też nie. Ale głupio powiedzieć, wiesz, nie, no nigdy nie robiłem takich rzeczy, żeby modlić się o jakiś dom, w którym straszy.
Ale mówię do mojej kochanej żony, mówię, Iwonka, słuchaj, jeżeli ktoś do nas zadzwonił, to znaczy, że Pan Bóg jest z nami w tej sytuacji i my mamy Jego plecy. I nie musimy się obawiać, że coś nam się wydarzy albo będzie sytuacja czy reakcja nie taką, jakbyśmy oczekiwali. I pamiętam, jak z Iwonką wtedy rozmawiałam i mówię, Iwonka, słuchaj, zanim tam pójdziemy, to wyznajmy sobie wszystkie nasze grzechy, żeby ten, cokolwiek się tam wydarzy, żebyśmy nie zostali poranieni przez złego ducha, jak w tej opowieści z Dziejów Apostolskich. I wyznaliśmy sobie grzechy, tam poszliśmy i mówimy, ale do tych znajomych mówimy, ale zaraz, zaczęliście tutaj mieszkać i tutaj nic się nie działo, a nagle straszy. Oni nam powiedzieli, że była taka rupieciarnia i w tej rupieciarni były... Każdy, kto się z tego domu wyprowadzał, coś zostawiał. I ktoś tam zostawił jakieś prochy. Prochy po zmarłej osobie. Nie wiadomo, jakie to były prochy. I te prochy spadły z kominka i się rozbiły. I to, od tego momentu zaczęło straszyć u nich w domu. Co słyszeli? Słyszeli otwierające się drzwi, kroki, jakieś hałasy. Ale wiem, że dla tych osób ta sytuacja była bardzo poważna. I pamiętam, jak poszliśmy tam z Iwonką i rozmawiamy z tymi osobami i mówimy, czy jesteście nawróceni. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że możemy jakiegoś ducha wygonić. Ale jeżeli twoje mieszkanie nie jest zamieszkane przez Jezusa Chrystusa, to znaczy, że ten duch wróci z powrotem. I na naszych oczach osoba się nawróciła i wtedy mogliśmy się pomodlić z Iwoną. Pomodliliśmy się prostą modlitwą. Tam nie trzeba było robić nie wiadomo jakich egzorcyzmów, tylko po prostu pomodliliśmy się, aby jakikolwiek duch, który jest w tym pomieszczeniu, w imieniu Jezusa Chrystusa odszedł. Amen. I od tego momentu przestało tam straszyć. I to jest niesamowite, kiedy Pan Bóg cię wkłada sam w jakieś miejsce, a nie, że my szukamy tych rzeczy albo sytuacji, gdzie jest jakaś akcja, może tam przyjdę, może coś zrobię, może coś innego. Ale kiedy Pan Bóg cię wkłada, ale to znaczy, że musisz mieć relację z Bogiem. Wiecie, żyjemy dzisiaj w pokoleniu ludzi, którzy jeżeli czegoś pragną albo pożądają, to idą do sklepu i to kupują. To pokolenie można, to jest pokolenie, gdzie jak czegoś w sklepie nie ma, to kupię na eBayu albo na Amazonie, a nawet więcej, nie muszę chodzić po sklepach, bo mogę siedzieć w domu i samo mi przyjdzie do domu. To jest pokolenie, które jak coś chce, to dostaje. Najdłużej mogą, no nie wiem, ile może na taką, trudno mi powiedzieć, na ile trzeba miesięcy czekać, albo na taką paczkę z Chin, ale wiedzą, że na pewno przyjdzie. I wiecie, takie, i te pokolenie nawraca się do Pana Boga. I to pokolenie zastanawia się, dlaczego ta sama sytuacja, która dzieje się na zewnątrz, że wszystko mogą kupić to, co chcą, nie dzieje się w relacji z Bogiem. Nie dzieje się tak jak w supermarkecie, że idę do Niego, mówię do Pana Boga, chcę to i to, i co? I nie mam. I to pokolenie dzisiaj zastanawia się, dlaczego tych rzeczy nie mają. A żyjemy w świecie, gdzie wszystko mamy. A tutaj cisza. I wiecie, przychodzą myśli, co jeszcze źle robię, albo co jeszcze nie robię właściwie w modlitwie, by dostać to, czego pragnę. Męża, żonę, uzdrowienie, dzieci i każdą rzecz, którą wołam w modlitwie. Czasem miesiącami, latami i nie dostaję na to odpowiedzi. I pytanie, dlaczego tak długo muszę czekać, kiedy na zewnątrz wszystko mam? I co inna osoba, to inna zachcianka i inna historia.
Po pierwsze, przeszkodą na nasze modlitwy, po pierwsze, Pan Bóg to nie jest dżin i to nie jest supermarket, który spełnia nasze życzenia. Po drugie, to my żyjemy dla Niego, a nie On dla nas. Nie spełnia nas, naszych zachcianek, bo coś nam się wydaje, że ja to muszę mieć w tej chwili. Wiecie, kiedy zaczynałem się modlić o żonę, 9 lat się o nią modliłem. 9 lat modliłem się o żonę, żeby Pan Bóg mi dał żonę. I to zacząłem, kiedy się nawróciłem w 98, a moja kochana żona, teraz mogę to powiedzieć z perspektywy czasu, dopiero nawróciła się do Pana Boga w 2001. Więc pierwsze 3 lata mógłbym powiedzieć, Panie Boże, już 3 lata modlę się o żonę, a ona jeszcze nie była nawrócona. Pan Bóg miał swój czas. Ale kiedy się nawróciła, ona musiała dojrzeć w Panu Bogu. I dojrzewała przez kolejne 6 lat. I mógłbym modlić się, mój Boże, już tak długo się modlę, już 9 lat. A Pan Bóg miał swój czas i miejsce na to, kiedy to był właściwy czas i miejsce i moment, w którym spotkaliśmy się, poznaliśmy się, wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie. Ale 9 lat modlitwy. 9 lat modlitwy. I dzisiaj mogę powiedzieć, już wiem, dlaczego się modliłem 9 lat, ale nawet wtedy, kiedy to sam mogę powiedzieć, że i tak uważam, że to za mało. Ale chodzi o mnie, że ja wtedy, jak uważałem, że nie byłem dojrzały do tej roli, by być mężem. Ale dowiadujemy się, jak wchodzimy w małżeństwo, co nam jeszcze brakuje. Po trzecie, są różne przeszkody, które sprawiają, że modlitwy nie docierają do Pana Boga. I są różni autorzy różnych książek, na przykład taka książka Modlitwa w mocy i duchu. Neil Anderson, który wskazuje na 7 kategorii grzechu, ze względu na które nasze modlitwy nie mogą dotrzeć do Pana Boga. Nie będę dzisiaj o nich mówił, bo to nie jest mój cel. Czyli jest jakiś grzech, którego nie wyznałem Panu Bogu, modlę się o coś, a nie ma odpowiedzi. Ja wiem tylko o jednej przyczynie albo przeszkodzie niewysłuchanej mojej modlitwy, która jest w pierwszym liście Piotra 3:7. Przeczytam wam. Pierwszy list Piotra 3:7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z naszymi żonami, z wyrozumiałością, jak ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Więc kiedy się pokłóciłem z moją żoną, bo zdarza nam się, nie jesteśmy święci, to wiedziałem, że jeżeli chciałbym, żeby Pan Bóg mnie wysłuchał, to wiedziałem, że muszę przeprosić moją żonę, potem Pana Boga, a potem mogę przychodzić do Pana Boga, żeby moje modlitwy dotarły przed oblicze Jego. I Iwona może to wam powiedzieć, że to zawsze ja przychodzę pierwszy, ale tylko dlatego przychodzę, bo naprawdę mi zależy na tej relacji z Bogiem. Naprawdę mi zależy na tym, żebym mógł iść, wołać o coś i wiem, że Pan Bóg mnie wysłucha. I to, co najczęściej odkrywamy po latach, dlaczego tak długo musimy wołać o pewne sprawy, po to, abyśmy się nauczyli bezgranicznie ufać Bogu. Po to, abyśmy polegali na Nim. Że On najlepiej wie, czy ja tego, jakiejś modlitwy, teraz potrzebuję. Czy ja potrzebuję ją w tym roku. Czy ja potrzebuję tej odpowiedzi
w chwili obecnej. Wiecie, takie pytanie, jak ty chcesz, albo jak chcemy się nauczyć wytrwałości? Jak mamy nauczyć się wiary, jeżeli ta modlitwa nie jest długotrwała albo długoletnia? Dzisiaj, z perspektywy 26 lat mojego chrześcijaństwa, mówię, wow, Boże, to jest niesamowite. Lata modlitwy o coś i ty uczysz mnie wierności, wytrwałości, a przede wszystkim uczysz mnie wiary, że ufam Tobie, że o cokolwiek zawołam, jeżeli to będzie Twoją wolą, to się spełni. Długotrwała modlitwa to coś superowego, coś niesamowitego. To najlepszy poligon. Poligon na to, abyśmy te rzeczy się nauczyli. Wytrwałości, wiary, ufania Mu. Pewne pragnienia w nas muszą umrzeć, by objawiła się Jego chwała. Żebyśmy zrozumieli, że to nie dzięki naszej modlitwie i wołaniu do Niego, ale wydarzyło się to dzięki Niemu i dla Niego. Wiecie, w tych wszystkich ankietowanych mężczyznach nikt nie wypowiedział jednej najważniejszej odpowiedzi na moje pytanie, czym jest modlitwa. Modlitwa to jest miejsce, gdzie nabieramy siły. Modlitwa to jest miejsce, gdzie się umacniamy. Mało kto dostrzega, że w modlitwie ja mogę się wzmocnić, że ja mogę tam nabrać sił. Dlatego pewnych zwycięstw nie doświadczamy w swoim życiu. Nie doświadczamy przełomów. Czasem zastanawiamy się, dlaczego na naszych nabożeństwach nie ma mocy. Bo sami nie czerpiemy mocy z miejsca modlitwy. Bo sami nie przychodzimy do miejsca mocy, by nabrać tam sił. Bo żeby były jakaś moc na nabożeństwach, to ona nie zależy od Maćka, Izy, Marka, Agnieszki i paru liderów, ale zależy od tego, jaką ty miałeś relację w tygodniu z Bogiem. Czy nabierałeś tam mocy? Czy nabierałeś tam siły? By Boża chwała się tutaj objawiła. Żeby Bóg zobaczył, że mamy tak ogromne pragnienie, że jesteśmy tak bardzo Jego głodni. Ale kiedy traktujemy modlitwę tylko jak rozmowę, jak to ankietowani odpowiedzieli, to dzisiaj mogę porozmawiać, a jutro i przez weekend nie mam ochoty porozmawiać. Jeżeli traktujesz modlitwę jako relację, to dzisiaj mam relację, a jutro może mnie głowa będzie bolała, za bardzo będę zmęczony. Bóg zrozumie, że dzisiaj nie będzie nic z tych relacji. Jeżeli chodzisz do Boga tylko ze swoimi potrzebami, to musisz wiedzieć, że albo dostaniesz te potrzeby, albo nie. Ale ci, którzy wstawiają się za innych, wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na odpoczynek. Każdy czas z Bogiem to nabieranie sił i umacnianie siebie i innych. I powiem wam tutaj taki przykład. Znowu, lata temu byłem w pewnej szkole biblijnej. To była chrześcijańska szkoła. I mieliśmy akademik męski i żeński. I była zasada, którą wszyscy trzymali się. Nie było nikogo, kto by nie przestrzegał tej zasady, że o godzinie 22 w akademiku męskim nie ma nikogo z akademika żeńskiego. To była taka żelazna zasada, każdy ją trzymał. I pamiętam, jak, tak jak wam mówiłem wcześniej, że Pan Bóg sam cię będzie wkładał w jakieś sytuacje, ale to On będzie wkładał, jeżeli masz super albo dobrą relację z Nim. I na korytarzu o godzinie 23 między mężczyznami, między moimi braćmi widzę dziewczynę, która stoi.
ale to była wizja. I tam realnie nie było. Było nas tam 20 chłopa, wszyscy wierzący, nowonarodzeni i tylko ja ją widzę. I wołam mojego kolegę z pokoju i mówię, Jarek, czy możesz przyjść do pokoju? Chciałbym, żebyśmy się modlili. I naprawdę chwała Bogu za takiego brata, który nawet, ale Artur, jest godzina 23, wiesz, jeszcze tutaj możemy, no nie wiem, pograć na gitarach, coś innego. Ale on przyszedł i zaczęliśmy się, mówi, co, o co chcesz się modlić? A ja mówię, wiesz, że przed chwilą na korytarzu widziałem Alinę i nie wiem, co jest grane, ale wiem, że musimy się modlić w tej momencie, w tej chwili. I zaczęliśmy się o nią modlić, zaczęliśmy się modlić o ochronę, o to, żeby Bóg z nią był, żeby Bóg ją otoczył swoimi aniołami, żeby nic się jej nie stało, żeby była Boża ochrona przy niej, nad nią we wszystkim, co teraz robi i w której sytuacji teraz jest. I to była sobota. Czyli na drugi dzień była niedziela, było nabożeństwo i po nabożeństwie widziałem Alinę. Wiecie, może takie głupie pytanie, ale podeszłem i mówię, Alina, co wczoraj robiłaś o 23? No, niektórzy może by się zgorszyli, ale wiecie, ona miała powagę i mówi, wczoraj o 23 wróciłam z mojego rodzinnego domu. Przyjechałam pociągiem na Warszawę Wschodnią i już nie było żadnego autobusu do mojego akademika. I musiałam iść przez najbardziej niebezpieczną dzielnicę w Warszawie, Warszawę przez Pragę. Ja widziałam w biały dzień, co się dzieje na Pradze. Więc zawsze musieliśmy grupą ludzi jechać, żeby nam się coś nie wydarzyło. A ona musiała iść sama. I o 23 modliła się, mówię, Boże, proszę Cię, Aliny modlitwa, proszę Cię, abym bezpiecznie doszła do akademika, aby nic mi się nie stało, aby była Twoja ochrona. I to jest niesamowite. Kiedy masz mocną relację z Bogiem i Bóg Ci jest w stanie pokazać, że w tym momencie masz się wstawiać za jakąś osobę, która potrzebuje modlitwy. Ale to tylko się dzieje wtedy, kiedy nie traktujemy modlitwy jak rozmowy. Nie tylko rozmowy, nie tylko relacji, ale więcej, więzi z Bogiem. Boże, jestem Twoim narzędziem, użyj mnie dla swojej chwały. Za kogo mam się wstawiać? Za kogo mam się modlić? Ale to się buduje też latami, żeby mieć te mocne plecy, że Pan Bóg stoi z Tobą ramię w ramię, aby modlić o pewne rzeczy. List do Efezjan, 6 rozdział, 10 werset. Listu do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego. I dam tutaj przykład Marka. On jeszcze o tym nie wie. Ale wczoraj zadałem mu pytanie, ile on potrzebuje czasu, żeby przygotować się na narty. Kiedy ma wyznaczoną datę, idzie na narty. Czy on potrzebuje przygotowania? Przygotuje się i nabiera sił na siłowni. Sił dla swoich nóg, dla swoich kolan, aby nabrać formy i robi to przez 2 albo 3 miesiące przed wyjazdem. Ja przed jakimkolwiek challenge'em przygotowuję się, aby nabrać formy 5 roku. A Ty, czy nabierasz sił w obecności Bożej? Czy nabierasz sił? A Bóg mówi, dlaczego mamy się umacniać? I Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I on przez słowo swoje mówi, bracia, umacniajcie się w Panu. A to słowo umacniajcie się w grece pisze tak, nabierajcie mocy w Panu
i w sile potęgi Jego. Więc modlitwa to nie jest tylko rozmowa, to nie jest tylko relacja, ale to jest nabieranie tam sił, nabieranie mocy. Nabieram mocy w Panu i w sile potęgi Jego. Ale jest jeszcze mocniejszy fragment. Nowy Testament, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 34-36 werset. W każdej Biblii może być inaczej. Ja przeczytam Zaręby. Jest takie tłumaczenie Piotra Zaręby. I on pisze tak, w tym fragmencie, w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza, 34-36 werset. Strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obliczu całej ziemi. Trwajcie bez snu w każdej porze i módlcie się, abyście byli zdolni uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym. To słowo, które jest tutaj umieszczone, trwajcie bez snu w każdej porze i módlcie się. I to słowo módlcie się w grece pisze, abyście nabierali sił. Trwajcie bez snu w każdej porze i abyście nabierali sił. Modlitwa to jest nabieranie sił. Tam umacniam się, tam się wzmacniam. A jeżeli się wzmacniam, to masz plecy chronione przez aniołów, chronione przez Bożą tarczę, chronioną przez Boga. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tak jak ostatnio wychwalałem i rozsławiałem Boga za to, że dał mi kiedyś taki sen proroczy na temat niebezpieczeństwa jednej osoby. I to jest niesamowite, kiedy masz relację z Bogiem. Wiecie, ja nie muszę szukać nie wiadomo jakich doznań i wrażeń z Panem Bogiem, bo te rzeczy, kiedy masz dobrą relację z Bogiem, to one same przychodzą. I pamiętam, jak miałem kiedyś sen. Śniło mi się, widziałem z lotu ptaka rzekę taką krętą. I w tej rzeczce widziałem jedną osobę z naszej wspólnoty. A wokół tej osoby widziałem węża wyjącego się, takiego centkowanego. I nagle zrobiło się ciemno i znowu zobaczyłem tą samą sytuację. Znowu z lotu ptaka widzę rzekę, widzę tego węża, ale ten wąż już stał za tą osobą z otworzoną paszczą, który chciał połknąć tą osobę. I wiecie, kiedy ja wstałem, to nie jest, ale fajny sen. Jak ja takie coś widzę, to ja mówię, Boże, ja Cię od razu tutaj wiem, znam osoby ze wspólnoty, wiem o osobach, które stoją w modlitwie i piszę, słuchajcie, jest potrzeba modlitwy i piszę do tych osób. Ale też wtedy widziałem, że tą osobę, którą zobaczyłem, to też widziałem, kto jest blisko tej osoby. I dzwonię do tej osoby i mówię, słuchaj, miałem taki sen i opowiadam ten sen. I ta osoba do mnie mówi, my już o tym wiemy, że ta osoba jest w niebezpieczeństwie. I ta osoba, która była w tej rzece, wie o swoim niebezpieczeństwie. Ta osoba, która była blisko niej, też wie o tym niebezpieczeństwie. I ta osoba do mnie mówi, i mieliśmy tylko w dwójkę o tym wiedzieć, ale teraz ty wiesz, bo Pan Bóg ci to objawił. I z jednej strony, wow, Panie Boże, dzięki Ci, że taką łaską mi obdarzyłeś, że też o tym wiem. Ale tu nie chodzi o to, żeby wiedzieć. Tu chodzi, aby stanąć w tym momencie w modlitwie i wołaniu do Pana Boga, żeby uratował tą osobę. I ta osoba została uratowana. Chwała Bogu za to. Ale to jest właśnie to miejsce tej relacji, modlitwa. To nabieranie siły i modlitwa to utrzymywanie tej więzi. Modlitwa to dyscyplina. Modlitwa wymaga czasu. Modlitwa to jest to miejsce, w którym ja nabieram sił.
Jezus już nas teraz ostrzega przed tym, co ma nadejść, abyśmy już teraz nabierali sił. Tak jak Łukasza mówi, strzeżcie się, aby wasze serca nie straciły wrażliwości, aby ten dzień nie spadł na was znienacka. Nie wiadomo, jaki dzień. Nie chcę tutaj wchodzić w jakąś teologię, jaki to może być dzień. Ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, co może w naszym życiu się wydarzyć. Ale Bóg, Jezus już nas ostrzega, żebyśmy już budowali te relacje, nabierali tych sił. Nie czekali do ostatniej chwili, a mam jeszcze czas. Nie mamy czasu, by czekać. Mówię do was, mężczyźni, siostry, mamy żony, dzieci, nie czekajcie na lepszy czas. Ale już teraz nabierajmy sił i mocy, by też my jako mężczyźni, abyśmy chronili nasze żony, chronili nasze dzieci, chronili w modlitwach, na kolanach. Jest taka książka, Klęcząc zwyciężamy. Kiedy słyszałem taką historię, trochę można powiedzieć z humorem, nie tak jak ja tutaj teraz kończę. Jeden brat, nazywał się Aleksander Barkoci, może ktoś o nim słyszał, reperował dach swojego domu i spadł z tego dachu i spadł na plecy. Nie wiem, jaka to była wysokość, ale wiecie, zabrakło mu, nie umiał, wiecie, jak spadnie się na plecy, to chce złapać oddech. I on sobie, zatkało go i mówi, ja nie chcę na plecach umierać. I się przewrócił na kolana. I wróciło do niego powietrze. I nagle usłyszał, na kolanach się nie umiera, na kolanach się żyje. Bóg jest niesamowity. Głos Ducha Świętego. Na kolanach się nie umiera, na kolanach się żyje. To jest to miejsce, gdzie nabieramy sił. To jest to miejsce dla nas wszystkich, abyśmy wołali i szukali Boga. I szukali Jego mocy. Amen. Wiecie, wiem, że będziemy się zaraz modlić o te różne rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy powstali jeszcze i pomodlili się. Wiecie, kiedy układałem to kazanie, to mówię, Boże, piszę to do was, a ja muszę wrócić do pewnych rzeczy na nowo. To nie jest tylko słowo dla was, ale to słowo jest też dla mnie. Abym ja wrócił do pewnych rzeczy na nowo. Na nowo szukał Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy. To słowo też jest dla mnie. Bóg jest łaskawy, niesamowity i On chce do nas mówić, do wszystkich. Bo każdy z nas jest specjalny. Każdy z nas jest wyjątkowy. On wybrał cię przed założeniem świata, bo ma dla ciebie plan. Dla mnie i dla każdego z nas. To jest dobry czas i moment na to, jeżeli widzisz, że zaniedbałeś jakąś swoją modlitwę, może ona nie jest taka, jak byś chciał. To jest czas, abyśmy wołali, abyśmy na nowo wrócili do tego miejsca, miejsca Bożej obecności, Bożej chwały, Bożego oblicza. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to słowo, dziękuję Ci za Twój Kościół, dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszym Ojcem, dziękuję Ci za to, że jesteś tak łaskawy, miłosierny, sprawiedliwy, dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy nabierali sił w Twojej Bożej obecności, Panie. I oto do Ciebie wołam, Panie, dzisiaj. Abyśmy wrócili do tego miejsca. Miejsca szukania Ciebie. Miejsca nabierania siły. Miejsca, w którym Ty jesteś. Aby spotkać się tylko z Tobą i być razem z Tobą w tej obecności. Mów do nas, Panie. Ucz nas. Kształtuj nas, Panie. Mów do nas przez Twoje Słowo, Panie, abyśmy byli wrażliwi na Twój głos, na Twoje Słowo, Panie. Niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone, bo Ty jesteś Król Królów i Pan Panów. Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen.